Nowak, zapraszam na sport. Siatkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do Mistrzostw Świata, które rozpoczynają się niebawem. Biało-czerwoni będą bronili tytułu, a jednym z etapów przygotowań był towarzyski mecz z reprezentacją Ukrainy, który odbył się w hali Radomskiego Centrum Sportu. Biało-czerwoni przygotowują się do Mistrzostw Świata, które rozpoczną się w naszym kraju pod koniec sierpnia. Sparing z reprezentacją Ukrainy był jednym z etapów przygotowań do tej imprezy, na której nasi siatkarze będą bronili tytułu. Pojedynek zgromadził w hali przy ulicy Struga 63 niemal komplet 5000 widzów. Spotkanie poprowadził duet radomskich sędziów Maciej Twardowski i Wojciech Głód. Mecz zaczął się jednak nie po myśli naszej reprezentacji, bo to Ukraina wygrała premierową odsłonę. Dwie kolejne padły łupem biało-czerwonych, ale rywale doprowadzili do tiebreaka. W nim lepsi byli Polacy, którzy wygrali do 11 i w całym meczu 3-2. Drużyna z Ukrainy nie jest jakimś szarakiem, jeżeli chodzi o siatkówkę. Oni mają kilku dobrych zawodników, którzy grają w dobrych ligach, więc jakby spodziewaliśmy się dzisiaj ciężkiego spotkania. Na pewno jest kilka elementów, nad którymi jeszcze będziemy pracować przez najbliższy, można powiedzieć, finisz w tych przygotowaniach do Mistrzostw Świata, bo one już troszkę trwają. Zaczęło się z 2 miesiące temu turniejem w WNL. Ale na pewno w dobrym kierunku to idzie i sądzę, że jeżeli zejdzie troszkę nas te obciążenie, które ostatnio mieliśmy w spale na treningach, no to będzie to na pewno dobrze wyglądało i możemy patrzeć optymistycznie. Hala Radomskiego Centrum Sportu po raz pierwszy gościła męską siatkarską reprezentację Polski. Kibice jak zawsze dopisali, bo atmosfera była świetna, jeżeli chodzi o samą halę, to fajny obiekt, fajnie się to gra. My gdziekolwiek nie pojedziemy, zawsze jest full i czy to będą Katowice, Radom, Gdańsk, to już będą decydowały inne osoby, nie ja od tego jestem, ale na pewno im większa hala, tym więcej tych kibiców może wejść. Tu jednak ta hala jest dużych rozmiarów, ale nie taka jakie są jeszcze w Polsce inne, gdzie reprezentacja do tej pory się prezentowała i grała, ale przyjemna hala. Jak na ligowe mecze, które będą już w tym roku grane, no to na pewno dużo przyjemniej się tutaj gra chłopakom niż ja, jak byłem w Radomiu i szykaj na Rutowicza ze złotym dachem. Mistrzostwa Świata rozpoczynają się 26 sierpnia, a gospodarzem imprezy będzie Polska i Słowenia. Piłkarze Radomiaka Radom mają za sobą kolejne ligowe spotkanie w PKO BP Ekstraklasie. Tym razem rywalizowali u siebie z Lechią Gdańsk. Po zwycięstwie w poprzedniej kolejce z Jagiellonią w Białymstoku Radomiak chciał zdobyć swoje pierwsze 3 punkty u siebie. Ta sztuka zielonym się udała. Co więcej, podopieczni trenera Mariusza Lewandowskiego zwycięstwo odnieśli w świetnym stylu. Gospodarze zagrali bez młodzieżowca w wyjściowym składzie, a do bramki wrócił podstawowy golkiper z poprzedniego sezonu, Filip Majchrowicz. Radomianie niezwykle szybko, bo już w 4 minucie objęli prowadzenie, a po 18 minutach było 2-0. Najpierw gola zdobył Maurides, a potem asystował on przy trafieniu Roberto Alvesa. Niedługo potem mogło być 3, a nawet 4-0, ale po strzałach Mauridesa i Mateusza Grzybka piłka zatrzymywała się na poprzeczce. W 26 minucie gdańszczanie zdobyli bramkę kontaktową, a wynik 2-1 utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie Radomiak dołożył jeszcze 2 gole i ostatecznie rozbił Lechię 4-1. Do siatki trafili Filipe Nascimento i Michał Felix. Po takim meczu można tylko powiedzieć brawo drużyna. Bardzo dobrze, żeśmy weszli w mecz. W pierwszej połowie widzieliśmy, że Lechia lubi kontrolować też dobrze piłkę. Widzieliśmy, jak mamy w tym meczu wyglądać i gdzieś te błędy, można powiedzieć, w pierwszej połowie wykorzystywaliśmy. Jeszcze było w przerwie dużo, dużo rozmów takich, żeby lepiej jeszcze wejść w drugą połowę. Także chwała zawodnikom za ten mecz, za to zwycięstwo. Im się należą gratulacje, ale spokojnie, bo dużo, dużo jeszcze mamy problemów i na pewno to pokażemy zawodnikom. Zieloni po 5 kolejkach mają na swoim koncie 8 punktów w tabeli PKO Ekstraklasy. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.